Szanowni Państwo, witam serdecznie. Obecnie odbywa się konferencja Powering, Europejski Rynek Energii między Zjednoczoną Europą i Odrębnością Narodową. Ja się nazywam Agnieszka Ferreira i chciałabym Państwu przedstawić pana Janusza Moroza, członka zarządu RWE Polska. Panie prezesie, czy przewidywalny wzrost zużycia energii, a co za tym idzie i emisji, można w jakiś sposób tak zbilansować, by zrealizować europejskie cele w Polsce na 2030 rok? Jeżeli tak, jakie to są działania? Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Wydaje się, że tak. RWE opracowało ostatnio studium, które pokazuje kilka scenariuszy, w którą stronę mogłaby pójść energetyka w Polsce i w jaki sposób wpływa to właśnie na emisje, poziom inwestycji, ceny, ale przede wszystkim na emisje, bo to jest jak gdyby główny cel, który Polska sobie i oczywiście Unia Europejska przyjęły. I te scenariusze wyraźnie pokazują, że niezależnie o którym mówimy, czy jeżeli mówimy o scenariuszu zachowawczym, gdzie właściwie ciągle inwestujemy w energetykę węglową, czy też o scenariuszu bardzo takim innowacyjnym, gdzie energetyka węglowa jest tylko częścią, chociaż ciągle zajmuje około 45%, to w każdym z tych scenariuszy jesteśmy w stanie zrealizować redukcję emisji i to wręcz do 80% w sytuacji, gdyby nastąpiły w Europie bardzo dobre warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej. I wtedy oczywiście redukcja emisji byłaby czymś bardzo takim silnym bodźcem, żeby przejść z technologii jednych na technologie nowoczesne. Czyli po jednej stronie mamy węgiel brunatny i kamienny, które stanowią ten jak gdyby trzon gospodarki, a po drugiej fotowoltaikę w systemie zarówno rozproszonym, jak i takim typowym systemowym, mówimy o farmach fotowoltaicznych. Mamy energetykę wiatrową, no i wreszcie mówimy o czymś zupełnie nowym na dzisiaj, to są magazyny energii i sieci inteligentne, które bardzo pomogą zaoszczędzić zarówno energię, jak i oczywiście związane z tymi emisje. Mam jeszcze jedno pytanie do pana. Czy zdaniem RWE Polska jest w stanie tak rozwinąć energetykę rozproszoną, gminną, spółdzielczą i prosumencką, jak zrobiły to Niemcy? Bardzo ciekawe pytanie, bo rozwój energetyki rozproszonej wygląda bardzo różnie. Gdzieś silnie wspomagany w Niemczech spowodował to, że bardzo wiele mocy, to mocy odpowiadającej niemalże całej mocy, która istnieje w Polsce, się rozwinęło. I teraz ja myślę tak, że pewnych trendów się nie zatrzyma. Na dzisiaj, jeżeli klient otrzyma z gniazdka energię tańszą, odwrotnie. Że klient wyprodukuje sobie energię tańszą niż to dzisiaj może ją otrzymać z gniazdka, to oczywiście będzie bardzo silny sygnał, żeby w tą energetykę rozproszoną inwestować. I to się osiągnęło już w kilku państwach europejskich. Niemcy pokazują, że można. Oczywiście jest kwestia zbyt silnego wsparcia, gdzie zwłaszcza energetyka systemowa może na tym ucierpieć, ale zakładamy, że jeżeli będzie to sensownie wspierane, to klienci i tak zorientują się, że warto zainwestować i warto jednak tą tańszą energię w systemie rozproszonym produkować zarówno dla siebie, jak i na odsprzedaż. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję państwu. Do widzenia.